Zaczniemy od wizyty z kamerą na niezwykle atrakcyjnym spotkaniu poprzedniej kolejki. Doskonałe widowisko godne zawodowców stworzyły ekipy Korki i Invictus. Obie ekipy mogą być wręcz z siebie dumne. Rozpoczęło się od wygranej w pierwszej partii Invictus 29-27. Jak się okazało, ogromne emocje w inauguracyjnej partii i porażka Korki spowodowała, że ta drużyna bardzo mocno się zmobilizowała na kolejnej minuty meczu. Drugi set, Korki wygrywają 25-20 i trzeci kończy się także ich sukcesem, dokładnie w tym samym bilansie. Perfekcyjna gra teamu, który podniósł się jak Feniks z popiołów, brawo! Niech to starcie będą zapowiedzią kolejnego weekendu. W sobotę zaprezentują się panie. Przed nami dwa mecze. O godzinie 9 Limionki zmierzą się z Angel Salons Wrocław, a 120 minut później rozpocznie się spotkanie Spartanie kontra The Winners. W niedzielę czas na panów. W ramach 8 kolejki o 9 pierwsze spotkanie Korków z XTG. O 10.15 Fataha będzie rywalizować z AKS Andromedą. 75 minut później spotkanie Invictus z Zenitem. Na koniec o 12.45 Fatah Morgana podejmie Woli Wolf Kiełczów, a o 14.00 Elektron spotka się z WKS-em Woli Wilczyce. Wszystkie spotkania w hali Przykrajewskiego.